Cześć wam wszystkim, z tej strony ja, MC, a oto przed wami bardzo interesujący film, który wiedziałem, że nagram kiedyś, ale nie wiedziałem kiedy. I nastało to w sumie szybciej niż myślałem, że nastanie. Planowałem to od dawna, to oczywiście chodzi o tatuaż. I w końcu się udało to zrobić. I w końcu udało mi się ogarnąć design, który mi się bardzo podoba, który ma głębokie znaczenie, który faktycznie ma znaczenie zawiłe takie, że trzeba faktycznie długo opowiadać komuś. No ale zanim wam pokażę, jak ten tatuaż wygląda, chcę opowiedzieć trochę o moich doświadczeniach, o tym, jak to przebiegło, o tym, co słyszałem wcześniej i porównać z tym, czego się dowiedziałem i co poczułem sam na własnej skórze. Krótko mówiąc, sam ten proces nie był taki zły, jak mi się wydawało, że będzie i nie bolało to tak samo, jak myślałem, że będzie boleć. Tatuaż mam na nadgarstku, tutaj w tym miejscu, na mojej prawej ręce. Ostrzegał nas tatuażysta, czy na pewno chcemy w tym miejscu tatuaż, ponieważ powiedział, że to bardzo boli w tym miejscu. I ja byłem przekonany, że chcę w tym miejscu ten tatuaż zrobić i po prostu nie wiedziałem, jak to boli. Wiem, że na kościach typu obojczyk i żebra bardzo boli. Powiedział, że na udzie od strony z tyłu na udzie pod tyłkiem też bardzo boli. I ja naprawdę podziwiam ludzi po tym, jak miałem teraz tatuaż, podziwiam ludzi strasznie, którzy potrafią sobie tatuować całe plecy, na przykład całe ręce, całe ciało niektórzy. Chyba gościu w Antale był, który właśnie z taką czaszką wytatuowaną i tak dalej. I był gościu, który był cały na czarno wytatuowany i chyba 95% swojego ciała miał wytatuowane, także wow, i popek ma tatuaż na oczach. Wow. Ale pokrótce mi to tłumaczono, jakbyście wzięli tak po prostu szpilkę malutką albo pineskę i zaczęli sobie tak po prostu dziobać po ręce, no nie? Tak leciutko oczywiście. A niektórzy opisywali to, jakbyście wzięli włos na ręce, ciągnęli go do góry tak tylko mocno możecie i tak trzymali przez godzinę, dwie. I powiem wam, że to było znacznie gorsze niż opisywali, bo te opisy nie były aż tak, nie wydawały się być takie straszne, ale bolało to bardziej niż te opisy, ale nie aż tak bardzo. O, w ten sposób wam wytłumaczę. Ogólnie igła, która robi wam tatuaż, działa w ten sposób, że ona idzie góra-dół. Tak uderza tak by waszą skórę, wbijając po prostu, aplikując ten tusz o pod skórę. A ja czułem się, jakby po prostu ktoś w ten sposób wbijał mi po prostu, wiercił mi po prostu dziurę w ręce, no nie, za pomocą tej igły. Jakby ta igła nie była góra-dół, tylko by robiła tak, w ten sposób, cały czas na ręce, nieważne gdzie ona przejechała. To było straszne w pewnym momencie, ale udało się przeżyć. Jestem z tego bardzo, bardzo szczęśliwy. Zatem, panie i panowie, żeby opisać wam dalszą część tego tatuażu i ogólnie jak to przebiegło, muszę wam ten tatuaż pokazać. Także uwaga, 3, 4, pyk. To jest mój tatuaż. Jest to Deltarune, jest to emblemat, który pojawia się w grze Undertale. Jeżeli wiecie lub nie wiecie, gram w gry. I uwielbiam, ale to uwielbiam, kocham wręcz Undertale. Także postanowiłem sobie zrobić taki emblemat, jak widzicie. To wam pokażę bliżej, to jest ciężko to pokazać do kamery w ten sposób. Świeci się, bo jest oczywiście wybalsamowany, bo to już minęło kilka dni. Oglądacie to aktualnie w piątek, 7 maja, lipca, przepraszam. A ja robiłem to we wtorek, nie, tego tygodnia. Także udało mi się już folię zdjąć, tego second skina i tak dalej. I mogę w domu siedzieć na spokojnie z balsamem. I to swędzi. To swędzi jak skurwysy, to swędzi, bo się oczywiście goi. Jeżeli nie wiecie, to tatuaż, to jest rano otwarte oczywiście. Która się musi zagoić i w momencie, w którym się zagoi, już będzie wszystko ok. Ale tak, czemu muszę wam pokazać tatuaż, żeby wam opisać dalej? Już wam mówię. Ponieważ chciałem wam pokazać miejsca, gdzie najbardziej mnie ten tatuaż bolał. Oczywiście ten tatuaż miałem w dużym stopniu, może mi teraz być źle słychać, przedstawię sobie mikrofon, przepraszam bardzo za strzelenie mikrofonem. Był bardzo wypełniany, to nie był taki tatuaż po prostu kreski i tak dalej i nic więcej, albo jakiś po prostu napis. Litery to chyba najprostsze, co można zrobić, jeśli chodzi o tatuaż, jeśli chodzi o ból i długość tego. To mi zajęło, nie wiem, chyba półtorej godziny może, albo może przesadziłem, może mniej, może więcej, nie pamiętam dokładnie. I tutaj to skrzydełko, które jest tutaj najdalej, jedno i drugie, które jest tutaj najdalej, one bolały najbardziej. Obrys sam, bo najpierw był obrys, potem było wypełnianie. Nie bolały aż takie wypełnianie, to jest oczywiste. Ale te skrzydełka tutaj po bokach, już myślałem, że to będzie za dużo. Ale dałem na szczęście radę. I mam teraz pamiątkę właśnie, jeśli chodzi o gaming, jeśli chodzi o coś fajnego. To jest bardzo fajny start.
żeby zacząć ogólnie coś dalej na tej ręce robić, ponieważ mam plany, żeby dalej coś na tej ręce robić. To fajne jest, ponieważ zaczyna się jako taki trójkąt, no nie? W ten sposób się rozwija jako trójkąt i tu się kończy taką, powiedzmy, taką prostą kreską, co jest bardzo fajnym motywem, żeby to dalej rozbudować. Przynajmniej ja tak uważam. Nie mam pojęcia, co sobie dalej, nie mam pojęcia, jaki mam plan dalej, nie mam pojęcia, kiedy sobie zrobię to dalej. Na razie wkurwia mnie to wszystko, noszenie tej folii w pracy i na dworze i tak dalej. I nie chcę przez to przechodzić w najbliższym czasie. Zatem tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie pytania w komentarzu, jestem chętny, żeby odpowiedzieć. Ekspertem nie jestem, ale swoje przeżyłem. Jeżeli planujecie jakikolwiek tatuaż w przyszłości, to wam powiem jeszcze na koniec moją opinię. Moja opinia jest taka, że tatuaż powinien mieć jakieś znaczenie dla was, bądź tatuaż powinien wam się podobać, ale mieć jakieś takie głębsze, większe znaczenie, które nie jest przede wszystkim wymyślone na siłę, bo o, tatuaż musi mieć znaczenie i muszę wymyślić coś o tego tatuażu. Nie, na przykład ludzie sobie robią, załóżmy, jakiś wzór, a potem tak jakby, wiecie, dopisują sobie do tego historię, żeby brzmieć jakoś fajnie. Nie, nie, nie. Wy możecie wejść na wiki, link będzie w opisie. Co ten tatuaż dokładnie oznacza, jeśli chodzi o Undertale i tak dalej, i możecie to na życie przełożyć, bo to bardzo łatwo jest na życie przełożyć akurat znaczenie tego tatuażu. I na sam koniec jeszcze pokażę wam moją reakcję na pierwszą kreskę, na pierwszy, bo w ogóle pierwsze ukłucie mnie w moim życiu, jeśli chodzi o tatuaż. Więc cóż, dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że chociaż to było trochę edukacyjne, trochę interesujące. Jestem mega szczęśliwy z tego tatuażu. Wow! Jestem mega szczęśliwy, że w końcu mam coś takiego. I to jest dalej dziwne, ponieważ dla mnie to jest dalej po prostu markę na ręce, a nie coś, co zostało mi wbite pod skórę na zawsze do końca moich dni. Dziwne to jest, ale okej. Okay. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, najczęściej, pa, i zapraszam was do oglądania tego filmiku, który będzie po tym endingu. Trzymajcie się. Pa. Że jakaś dziwną wam dziurę w ręce. Z tego tytułu.